Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. A jest to bodajże 218 odcinek tej serii? Tak mi się wydaje i chyba mam rację. Jak widzicie, Paweł przejął obowiązki po Magdzie, niestety ktoś w tym domu musi gotować. Niestety na razie ten obowiązek spadł na Pawła. Nie wiem, czy w przyszłości nie spadnie on na Tamarę. Nie wiem, czy nie będę chciała, żeby ona zaczęła nam trochę gotować, bo ona też musi do szkoły swojej zacząć rozwijać umiejętności. Musi wejść właśnie na trzeci poziom jednej z umiejętności, żeby dostać szóstkę w szkole. Dzisiaj nasza Tamara pójdzie pierwszy dzień do szkoły. Wczoraj miała wolne, tak jak myślałam właśnie, że skoro tak późno miała urodzinki w poniedziałek, to gra jej dała wolne następnego dnia. Sobie też była na zlocie zapaleńców i troszeczkę sobie podszkoliła też umiejętność grania w gry wideo, ale niezbytnio, ma je na drugim poziomie. Muszę właśnie zacząć jej rozwijać jej umiejętności. A tak wygląda Tamara. Ale kochanie, pokaż swój pierwszy strój, bo to jest twój czwarty strój. Więc pokaż swój pierwszy strój. To jest taki bardziej luzacki strój do szkoły taki. Tamara w ogóle... jakbyś pokazała oczka. Masz wspaniałe niebieskie oczka. Ale co ja chciałam powiedzieć, że bardzo trudno było mi ją ubrać. Bo ubierałam ją tuż po poprzednim odcinku. I było to dla mnie bardzo, bardzo trudne. Jak nie wiem, czy w tym świetle to dobrze widać. Najlepiej to w ogóle widać w kasie. Ale może widzicie, ale Tamara ma strasznie duże usta. I wydaje mi się, że te usta wielkością to ma nawet jeszcze większe chyba niż jej ojciec, Paweł. Wydaje mi się, że właśnie te usteczka ma po Pawle. Naprawdę ma wielkie, wielkie, wielkie usta. Wydaje mi się, że nosek też ma po nim. Za to oczy ma po Emily. Kolor też, bo nie, to jest kolor Pawła czy Emily? Emily to jest chyba kolor oczu. I też kształt oczu, takie, te oczy są takie maleńkie względem tych ust. I właśnie takie są maleńkie po Emily, tak mi się wydaje. Dodatkowo ma dość duże czoło. I to był w ogóle problem w tym Legacy Challenge ostatnio. Te simy mają, zauważam, że dość duże czoła. I Tamara tak samo ma dość duże czoło. Z drugiej strony ma bardzo pociągłą twarz. W tej fryzurze aż tak bardzo tego nie widać. Ale ma tak pociągłą twarz jak Paweł. Dosłownie tak samo pociągłą twarz, jak tutaj widzicie, ma Paweł. Paweł ma bardzo długą twarz i Tamara to samo. Ale ma troszeczkę inaczej ją zakończoną. Ma tutaj taki szpic bardziej właśnie po Emily. A więc to jest idealny miks rodziców, bo ma bardzo pociągłą twarz jak Paweł, ale widzicie, broda i kształt tutaj policzków ma po matce. I to jeszcze troszeczkę dodatkowo wydłuża jej tę twarz. Ona jest naprawdę bardzo tutaj wąska, a tutaj bardzo długa ta twarz. I trudno było mi też dobrać do niej jakąkolwiek fryzurę. I w końcu się zdecydowałam na tę fryzurę. I nie jest zła ta fryzura. I właśnie ubieranie Tamary zaczęłam od dobrania do niej fryzury, bo jak tylko zobaczyłam jej twarz na przybliżeniu, to od razu mówię, mało co fryzur będzie do niej pasować. I miałam rację, naprawdę. Wiele takich fajnych fryzur do niej nie pasowało, naprawdę. I miałam straszny problem, jak ją tu ubrać. I później cały styl tak naprawdę jej ubioru dopasowałam do tego, jaką jej dobrałam fryzurę. Stwierdziłam, że jak fryzurę ma taką, no to strój musi też do niej pasować. A więc to jest pierwszy strój Tamary, podstawowy strój. No jest taki trochę sexy ten strój. Bluzka to w ogóle jest podobna, jak jej kiedyś miała babcia Jade, więc wiecie. Powiedzmy, że się troszeczkę zainspirowała. A pozostałe stroje, jakie ma Tamara, tu też jest kilka. Jest ala cheerleaderka strój. Tak, stwierdziłam, że Tamara to będzie taka troszeczkę cheerleaderka, więc tutaj ma strój cheerleaderki. W jednym ze stroi sportowych też ma strój cheerleaderki, żeby nie było. Ale na strój na co dzień też ma. Tutaj ma taki strój bardziej troszeczkę luźniejszy. Tutaj widzieliście taki ala troszeczkę sportowy.
No i tu też kolejny taki sexy ubiór, a więc ma dwa takie luźniejsze. Ten jest taki typowo, wiecie, ale sportowy, ale modny i wiecie. Podoba mi się na niej ta bluzeczka właśnie. Widzieliście przed chwilą przecież ten strój, ale bardzo fajnie w nim wygląda. Dobra, Tamara, kochanie, nakryj może do stołu. Codzienne nakrycie może być beżowe. A później, jak tylko Paweł skończy podawać śniadanko, coś, to coś razem zjecie. Widzę, że tutaj wszyscy idą do toalety. A jak ty, kochana? Ty skończyłaś właśnie, ale też bym ciebie wysłała na toalet. Właśnie się skończyła grać w gry, bo ona miała straszną zabawę, więc pierwsze, co zrobiłam tą siamią, wysłać na bilbloczka. Mówię, Tamara nie miała aż tak fatalnej zabawy, bo ona, wiecie, bawiła się na zlocie zapaleńców troszeczkę. Właśnie specjalnie ją tam wysłałam, żeby sobie szybciej tam tę umiejętność rozwinęła, bo na zlocie zapaleńców umiejętność grania w gry wideo, takie masło maślane, rośnie szybciej, a więc dlatego też dałam ją tam, a i tak miała wolne, więc nie miała co robić, więc mogła sobie pograć. No takie masz troszeczkę osobiste śniadanko z ojcem, no ale możecie sobie przy okazji troszeczkę pogadać. Widzę, że dzieciom już przeszło żałoba po babci, bo naprawdę ten jeden dzień, co nimi przegrałam, to dzieci były w fatalnym humorze, całe smutne, całe dnie. Dlatego każdy z nich też dostał pamiętnik. Każdy w tym pamiętniku mógł wyrazić swoje melancholijne myśli. Tamara nawet chyba dwa razy wyraziła te melancholijne myśli, bo i przed zlotem zapaleńców, i po zlocie zapaleńców, więc nawet dwukrotnie. Też biegała trochę, by oczyścić umysł dodatkowo. Tak naprawdę robili oni wszystko, te dzieciaki, żeby słuchali też muzyki klasycznej, relaksowali się muzyki klasycznej. Tu była takie, wiecie, niebieska końcówka świadcząca o tym, że to jest, że to im pomoże w ich smutku. W międzyczasie Witek też wszedł w etap hałaśliwości. W ogóle zobaczmy, czy dzieci mają jakieś etapy. Tamara, o, widzicie, jak Tamara weszła w okres nastoletki, to przeszedł jej ten dziecięcy okres, który miała, więc powiedzmy, że wyrosła z niego. No ale przez to Witek wszedł w okres hałaśliwości. Nie jest to zły okres, szczerze to nie jest zły okres, ale jest to zły okres w porównaniu z tym, że on musi grać na instrumentach, a więc będzie naprawdę hałaśliwy na tych instrumentach i pewnie będzie starał się jak najgłośniej grać na tym instrumencie. No i teraz niestety przy wspólnych posiłkach będzie rodzinę katował głośną muzyką. Niestety. Dobra, krowokwiata nakarmiła. Nie wiem, dlaczego krowokwiat się bujasz, bo masz wyłączoną muzykę, no ale się bujaj, jak chcesz. Paweł i Emily za godzinę do pracy. Paweł, mamy sprzątaczkę, ona tu przyjdzie, posprząta. Nie musisz tego robić, ale dzieciaki mogłyby iść do szkoły. Tamara, jest sprzątaczka od tego, za chwilę przyjdzie. Ty idź do szkoły, kochanie. Och, oczywiście. Jeszcze trzęsionko ziemi. No, Paweł, się tam zbagowałeś coś? O, no troszeczkę się zbagował, mówiłam, podejdź tu. O, i widzicie, znowu się... Lubisz ten strój, Tamara, co nie? Chyba jej przypasował. No, chyba tobie przypasował ten strój. Popatrz w chmury. Witek, mam nadzieję, że nie sprzątasz. Witek? No Witek, idź do szkoły, nie sprzątaj. Idź po prostu do szkoły, a Tamara jeszcze musi... Tamara, Emily musi wziąć szybki prysznic przed pracą. Żeby się... Nie sprzątaj, mówiłam! Odłóż te talerze i idź do szkoły. Bo jest późno już, kochany. Hej, ale halo, nie idź z tymi talerzami, halo, halo. Hola, hola. Tak, ma pójść na wagarę. Hola, hola, zostaw mi te talerze. Halo, stój, stój. Witek, w tym momencie stój. Reset. Sim, ja ci nie pozwolę wyjść z tymi talerzami dalej. Już mamy wystawkę paru talerzy przed domem, więcej nam nie trzeba. I gdzie on się pojawił? Ja cię, Witek, zabiję chyba. Oczywiście, że się musiał tutaj zresetować, co nie? Idź mi z oczu, Witek. Idź do tej szkoły, Witek, bo ja cię normalnie trzasnę. No i mamy kolejne talerze przed domem.
dzięki Witoldowi, który nie umiał się powstrzymać od sprzątania talerzy i oczywiście musiał z nimi wyjść poza obszar parceli. A ja myślałam, że resetując go, to coś pomoże. Ale oczywiście nie. To nic nie pomogło, a ty w ogóle idziesz do pracy, więc koniec, kropka. A ty jeszcze bierzesz szybki prysznic, tego skończ go brać. Idź do pracy, proszę cię. Ojojojojoj, dobra, Tamara, może zdobywaj przyjaciół w szkole. Ulcia, jaką ty masz ocenę w szkole? Jesteś piątkową uczennicą. Nie, to ty mogłabyś normalnie popracować w szkole, ty jesteś czwórkowym uczniem, więc ty też możesz normalnie, chociaż normalnie, czy może bym chciała, żeby pracował ciężko. Paweł, pracuj ciężko. Emily, ty jesteś niedaleko awansu z tego, co widziałam. Tak, więc tobie damy pracuj ciężko, ale będziemy ciebie monitorować. Dobra. A ty nie możesz pracować ciężko? A, ucz się pilnie, oczywiście. Dobra, wy dwójkę może się uczcie pilnie. Jedyna Tamara może niech dzisiaj sobie pozdobywa przyjaciół, bo przecież to jest jej pierwszy dzień w szkole. Ona będzie taką, wiecie, królową w szkole, powiedzmy szczerze. No to jest, poza tym to jest Legacy Challenge. Jej rodzina jest tutaj, kurczę, od wieków. Ona jest po prostu samą śmietanką towarzyską, bądźmy sobie szczerzy. I tak się Tamara zachowuje, Tamara wie o tym. Tamara wie, że ona już kończy to wyzwanie Legacy Challenge, że już jest prawie przy końcu. I że to już jest, że ona jest dziewiątym pokoleniem. Dziewiątym. To już nie są przelewki. Ona jest sławna przez to, że się nazywa Nowaczek. Oj, właśnie, poznała Izabelę. Dlaczego ty poznałaś dziecko? Jesteś w szkole średniej. Ostatnio, jak właśnie miałam Ulkę, żeby poznawała przyjaciół w szkole, to poznawała samych nastolatków, a ty poznajesz same dzieci? Co to jest za bug? Dobra, Witold wyciąga swoje drugie śniadanie. Aha, ma liścik od koleżanki nowej. Pogadaj z tą nową. Okej, i Emily. Coś troszeczkę chyba zmienili wygląd tego, co nie? Tak chyba nie wyglądało to przed aktualizacją. Sortując pocztę, Emily znajduje paczkę z napisem pilny, ale imię odbiorcy jest zamazane. Właśnie, bo tu była zawsze zdjęcie było Sima, co nie? Tak mi się wydaje. Jak Emily poradzi sobie, albo to było takie bardziej niebieskie, coś takiego. Może się mylę, a może nie. Jak Emily poradzi sobie z tajemniczą przesyłką, czy wyśle do całej firmy e-mail z prośbą o pomoc, czy poczeka, aż ktoś skontaktuje się z oficyną pocztową, szukając swojej pilnej przesyłki. Wyślij e-mail, kochana. Pogorszenie oceny. No cóż, nie wyszło. Dobra, właśnie pani sprzątaczka widzę, że przyszła. Pani tutaj, nasz ogrodnik, zajęła się naszym ogrodem wspaniale. A pani tam się chyba coś zbagowała. Pokojówka. W ogóle pokojówkę to my musielibyśmy chyba zwolnić. Już jest starszą panią i chciałabym, żeby nam przysłali nową pokojówkę, młodszą pokojówkę. I co? I jeszcze pani się zbagowała z tymi talerzami, tak? No, dam pani chwilę na zastanowienie się. Amy, pokażecie mi? O, i Amy jest nastolatką, proszę, i bardzo dobrze. Ty jak sobie radzisz w szkole? Masz. Dobra, to teraz możesz normalnie, jak Ulcia? Ulcia jeszcze nie. A jak Emily? Emily ma już złoty ptaszek, to może też pracować normalnie. Ty oczywiście jesteś znudzony, bo tobą nie tańczyłam, a więc ty nawet nie... A ty pracujesz ciężko, czy nie możesz? Pracujesz. No dobrze. Lena, znowu dziecko spotkałaś w szkole. No dobrze, no ale niech zdobywa tych przyjaciół, no potrzebuje znajomości, no. Mało kogo zna, więc niech zdobywa. Jak tam Ulka? Jest złoty tik? Gro. Normalnie. Dobra, a więc pani sprzątaczka sobie poszła. Krawofiat, ty nie mów, że znowu jesteś głodny. Nie, nie przyprowadzisz Ulki ze szkoły. Ulka, nie przyprowadzisz nikogo ze szkoły. Zobaczcie, on znowu jest głodny. Przecież ja go karmiłam. Tuż przed nagraniem, o 7 rano, on powinien co 12 godzin być głodny?
A więc to dopiero myślę, że o 19 dopiero powinieneś być głodny, albo nawet co 24 godziny powinien być głodny. Więc co to jest? Nie podoba mi się to. Dobra, ty jesteś. Aha, ty potrzebujesz zabawy i Tamara potrzebuje zabawy, a ty jesteś zawstydzony. Więc jak ty jesteś zawstydzony, to proszę, wejdź do rodziców do pokoju i się tam wypłacz, proszę. Dobra, nakarmiłaś krowokwiata? Nakarmiłaś. Krowokwiat, normalnie jesteś za często głodny. Gra wieloosobowa z siostrą. Proszę bardzo, dziewczyny, możecie sobie pograć i sobie obie podniesiecie zabawę. Fajna, fajna Tamara ma stroje, naprawdę podoba mi się. Koniec końców podoba mi się, ale mówię, trudno było jej coś dobrać, naprawdę. To było wyzwanie. To było wyzwanie, szczególnie jeśli chodzi o fryzurę. I też przez to ma też lekką szminkę na ustach, bo inaczej by wyglądała strasznie. Trzeba było jakoś podkreślić te usta, no, żeby wyglądały dobrze, bo w naturalnym kolorze wyglądały strasznie. Jak tam Paweł? Paweł jest spięty w pracy. W ogóle, Paweł, my tobie musimy dobrać twoją nową aspirację. Tak samo Emily. Niestety Tamara nie będzie w stanie pracować nad swoją aspiracją, bo musi osiągnąć wiek dorosły, później jest tam, żeby posiadała dzieci. No i niestety, jako nastolatka nie jest w stanie tego zrobić, więc niestety nie ukończysz swojej aspiracji w tym Legacy Challenge. Bo tam musisz mieć wnuki, ha, a tak daleko nie dojdziemy, ledwo co urodzisz dziecko, wyzwanie się zakończy. Sorry, kochana. Tak niestety jest. O, ale Paweł wrócił. Wróciłeś? To wiesz co, Paweł? Ja wiem, że ty chcesz tańczyć. Ja wiem, że ty na pewno bardzo chcesz tańczyć, a więc po pierwsze, zmień strój na co dzień, żebyś w tym garniaku nie latał. Następnie, włącz muzykę z całego świata krowokwiatkowi, troszeczkę go tutaj douczymy i sobie potańcz, bo już ty dawno nie tańczyłeś, sobie potrzebujesz potańczyć, masz to po swojej matce niestety. Dziewczyny, zabawa, wspaniale, dobra, wspaniale, skorzystaj, proszę. W takim razie Ula, co to jest? Zapytaj, jak mi się pracuje. Nie pytaj ojca, jak mi się pracuje. Sobie odrób lekcję. Za chwilę do tego dołączy twoja siostra. Jak twój brat? Oczywiście. Znowu chcesz pytać, dlaczego chcecie pytać, jak się ojcu pracuje, co? Jesteście ciekawi, jak mi się pracuje? Kochana, ale ja bym wolała, żebyś usiadła przy stole. Zapraszam do stołu. Poza tym ciebie zaprosiłam chyba do toalety, Tamara. Zapraszam. O, i jest awans. I brawo. I teraz jesteś asystentką menadżera. Brawo, brawo, Emily. To jest chyba bodajże trzeci poziom. Tak. I wszystko masz zaliczone. Teraz tylko musisz wypełnić raport. Jesteś nawet w swoim normalnym stroju. Więc fajnie. Skoro nie masz żadnych potrzeb takich palących, to może powypełnij te raporty, bo one się dość długo wypełniają, więc już zacznij je wypełniać. A, aspiracje, oczywiście, że tak. Zapomniałabym znowu o nich, a trzeba wam wybrać nowe aspiracje. Co tym razem by wam by wybrać? Może wybiorę pokrewna dusza im obojgu. Jak się robi razem, to nie jest tak źle małżeństwu. Więc myślę, że mogą sobie oboje właśnie przejść taki etap pokrewnej duszy. Powiedzmy, oboje chcą, powiedzmy, na nowo rozpalić płomień w ich małżeństwie. Jest im, powiedzmy, ciężko, gdzie ty tańczysz. Podejdź sobie tutaj i tam tańcz. Na obrębie naszej posesji tańcz, Paweł. No, tańcz sobie, chłopie, tańcz. Też wiecie co, on już trochę potańczył. Też troszeczkę zacznij chociaż. Tutaj będziesz tu dobrze czuł, jak sobie jeszcze troszeczkę potańczysz. No, bo ty jesteś mistrz parkietu. Ty raz na kilka dni musisz sobie potańczyć. Ale idź sobie pograj w Billblocka. I myślę, że w następnym odcinku Paweł i Emily pójdą sobie na randkę, bo w tym odcinku już nie ma chyba sensu im robić randki. Poza tym chciałam wam powiedzieć o dzieci, jak szybko odrobiłyście lekcję, że Ula niedługo będzie miała urodzinki. Bo ma jeszcze 2 dni. A więc już niedługo będzie miała. A więc kochana, ach, twoja aspiracja, dusza towarzystwa, ona mnie się tak średnio podoba, wiesz, kochanie. Idź po siku sobie zrób.
też potrzebujesz zabawy, widzę teraz. A więc jak ty teraz potrzebujesz zabawy, to sobie pograj w imprezowy szał chwilę. Jak tam Paweł? Lepiej? No, Bill Block, ja wiedziałam od razu, co tam poprawi humor raz, dwa, trzy. Jak ci poprawi raz, dwa, trzy ten humor, to mógłbyś przyjść i pomóc córce w lekcjach, bo niestety te nastoletnie prace domowe się dość długo odrabiam. Zapytaj, jak jej się pracuje. No dobra, idź jej zapytaj przez ścianę. Idź zapytaj mamę, jak jej się pracuje. I nie idziesz. I co? Nie zapytałaś matki? Dobra, mogłabyś nakryć do stołu. Co tu mamy? Beżowe? Beżowe chyba nakrycie mamy. Jedno, więc nakryj pozostałe. Paweł, dobra, koniec tego billbloka. Toaleta. I pomagasz Tamarze w odrabianiu lekcji. No. Och, Witek, ja wiem, że ty przechodzisz etap. Teraz się strasznie złościsz na wszystko cały czas. Jesteś hałaśliwy. Pograj sobie chwilę jeszcze. Pograj. Za chwilę się toaleta zwolni. Albo pójdź na górną toaletę. No, idź na górę na toaletę, co? Bo ja myślę, że za chwilę też zaczniemy jeść kolację. Taką rodzinną kolację. Mamy tutaj makaron z serem. Ugotowany przez Pawła. Tylko jeszcze Tamara musi odrobić lekcję. O, i Paweł sobie też przy okazji pomoże ze swoją umiejętnością rodzicielstwa, kochana. Nie możesz się pogrążyć w marzeniach. Ale nie możesz biegać, by oczyścić umysł, bo tobie bym to dała w tym momencie. Jak tam Tamara? Dużo tego? Nie dużo tego. Za chwilę skończy, więc. Niech skończy tę pracę domową. I Paweł zawoła wszystkich na posiłek, jak tylko najstarsza z dzieci skończy pracę domową. Właśnie zaproszę wszystkich na posiłek. Praca domowa do wyposażenia Tamary ląduje. A jak tam ty, Ula, nie idziesz spać? Idziesz wziąć porcję. Zapraszam, ty też. A Emily, jak tam? Jeszcze 75%. Mam nadzieję, że robisz te raporty. Robisz. No dobra, jak tylko skończysz, to możesz przyjść też dołączyć do rodzinki. Najpierw praca, później przyjemności, jak to się mówi. Ukończone. No to koniec. Chodź na obiadek. Oczywiście też potrzebujesz zabawy, ale ja myślę, że te zabawy to sobie już z mężem załatwisz później. Jak mi się podoba, że Simy siadają zawsze przy tych zastawionych rzeczach. Choć nie zawsze, ale często. Jak mają usiąść i tak ładnie. Ładnie sobie siedzą. I dzięki temu nawet częściej moim Simom daję, by właśnie jedli tak rodzinnie posiłki razem przy całym stole. A nie, że każdy tam gdzieś sobie podjada w momencie, w którym jemu pasuje. A przeważnie wcześniej tak robiłam, a teraz lubię, jak moje Simy ostatnio jedzą rodzinnie posiłki. Chociaż wiecie, w normalnym życiu to też tak jest, że jak jest powiedzmy weekend, to się raczej rodzinnie siada do obiadu. Ale jak jest taki normalny dzień, gdzie wszyscy pracują, chodzą do szkoły, każdy przychodzi do domu o innej porze dnia. Tak naprawdę każdy je sam obiad, tak jak wróci ze szkoły czy z pracy. Ja na przykład jak chodzę teraz od października zacznę chodzić na studia. Oj, miałam wam powiedzieć ramówkę. Zaraz to powiem, zapomniałam. Na przykład jak mam zajęcia o 18, to w domu jem obiad dopiero o godzinie 19, gdzie wszyscy mnie domownicy już dawno o tej godzinie obiad już zjedzą, więc wiecie. Tak to jest. Dobra, może jeszcze po chwilę popisz pamiętnik. Tamara, poza tym Tamara ma słabą empatię. Bardzo słabą empatię, ale ja nie będę tego zmieniać. Niech będzie. Niech tak będzie. Dobra, Paweł, a ty potrzebujesz coś do pracy, czy nie? Pisanie artykułów cały czas masz ukończone. I podoba mi się to. Nie muszę przynajmniej tobą cały czas artykułów pisać. Już nie sprzątaj, nie sprzątaj. Kto tu miał takie słabe maniery? Witek chyba. To Witek posprząta. Proszę. A ty, kochana, najpierw na toaletę, a później porozmawiasz z mężem. A może w międzyczasie może sobie troszeczkę pouprawia jogging, by pozostać w formie. O, to miałam powiedzieć. Jak tam Ulcia? Ulcia. Wy w ogóle chyba macie na 23 ustawioną. Tak, ciszę nocną. Dobra, niech tak będzie.
Mulcia, co mogłabyś chwilę prowadzić? Ty mogłabyś chwilę się pouczyć empatii. O właśnie, bo ja tu dziećmi się nie bawię. Nie bawię tym, a później mają słabą. Się dziwię później, dlaczego oni mają słabą empatię. Witek ma dość dobrą empatię, mówię, te maniery ma słabe. Idziesz spać? No pozwól, że ja tobie powiem, żebyś szedł spać. O, żebyś się później wyspał do końca. I ramówka na październik, oma. Czyli we wtorki i w soboty będzie się pojawiało jak zwykle Legacy Challenge, a w czwartki jak zwykle będzie się pojawiało Alien Adoption Challenge. A więc dni publikacji odcinków pozostają bez zmian, ale troszeczkę zmienią się godziny publikacji, bo we wtorki odcinki będą publikowane o godzinie 14, a w czwartki odcinki nadal będą publikowane o godzinie 12, w soboty odcinki nadal o godzinie 10, a więc zmienił się tak naprawdę tylko wtorek. A więc tylko wtorek się zmienił, bo ma zamiast 12 to o 14 będą się pojawiały odcinki, ale to jest tylko taka drobna, powiedzmy, kosmetyczna zmiana. No dobrze, to co? Emily i Paweł, może zmysłowy pocałunek na początek, kto tu do nas dzwoni? Wieczór duchów. Nie, wieczór duchów mnie jakoś nie kręcą. Ty zabrałaś swoje? Zabrałaś wszystko. Powinnaś mieć w wyposażeniu, o, aż pamiętnik. Jakąś tobie to umiejętność, muszę jedną rozwinąć na trzeci poziom, no. Był pocałunek? Halo, 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 proszę mi się tu pocałować. Romantyczne. Pocałuj, proszę. Całujemy. I oczywiście jeszcze romantyczną atmosferę wam tu zrobię. Będziecie w odpowiednim nastroju romantycznym na jakieś małe baram, bara, bara, bara. Powiedzmy, to jest taki wstęp do ich aspiracji. Do ich randek. Nie chłopaka, albo dziewczyna macie. Pytacie, czy jest pytanie, czy już jesteście swoimi najlepszymi przyjaciółmi? Tam jest właśnie w tej aspiracji, żeby poślubić swojego najlepszego przyjaciela. Jestem ciekawa, czy oni są swoimi najlepszymi przyjaciółmi. No, idziecie pod tę kołdrę, czy nie? Idziecie. Czy Emily jest chora? Czy ty, kochana, jesteś chora? No dobrze, no to po prostu to sobie odeśpisz, powiedzmy, że tak. Dlaczego się nie ruszacie? O, się gra na chwilę przycięła, ale już chyba jest okej. Okay. Czy mam włączyć wolniejsze tempo, bo nie wyrabiacie? Wyrabiacie, okej. Okay. Czy ktoś w końcu kiedyś ma wolne, żebym ja mogła... Nie. Ty nie, ale Paweł ma w piątek wolne dopiero. Więc dopiero w piątek pewnie zwolnisz naszą gosposię. No dobra, bo trzeba ją zwolnić, bo jak jej nie zwolnimy, to tylko ją odeślemy, czy tam przestaniemy korzystać. O, czy odwołamy usługi, to nam później... Nie zaliczym. O, ale zwolnij gosposię tu jest. Ale jak to klikniemy, to chyba jak na nowo wynajmiemy ją, to nie da nam nowej gosposi. Tylko znowu przyjdzie ta sama. Abym chciała jakąś nową. Może sama gra ogarnie, żeby nam przysłać kogoś nowego, bo czasami tak jest, że przychodzą różni simowie. Oni czasami mają dużą rotację, jak ja to mówię. Oczywiście czas się cofnął, to oczywiście klasyk dla The Sims 4, cofanie czasu. Znowu się cofnął. Czego mi się tak chamsko cofasz czas? Nie lubię tego. Dobra. Okej. Okay. W sumie simy mogą już powoli wstawać. Paweł potrzebuje kąpieli. Oczywiście można by im wyłączyć już atmosferę w sypialni. Nie musi już być romantyczna. Emily, też możesz wstawać. Ty też, Tamara, wstałaś, a więc możesz nakryć do stołu. I tym razem może żółte nakrycie damy. Więc, że raczej nikt nie potrzebuje śniadania jakoś tak bardzo. Tamara jedynie. Może Witek troszeczkę. Urka. No. Powiedzmy, no tak średnio potrzebują tego śniadania, kurczę, wiesz? Więc może Paweł na szybko byś podał sałatkę owocową, bo ona jest taka lżejsza, wydaje mnie się bardziej, mniej sycąca. O, właśnie. Nie gorący prysznic. Nie, 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 nie. Szybki prysznic. O, to miałaś wziąć.
Na pewno nie gorący prysznic. Nie, 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 nie. To może jeszcze Tamara przed śniadaniem sobie troszeczkę pobiega, by ona też może zyskała trochę formy. O, teraz widzicie jej strój numer 3. Dość fajnie wygląda w tej bluzeczce, ona jest taka też króciutka, więc stwierdziłam, że idealna będzie na takie po prostu zwykłe dni w szkole. O, jest zbyt, powiedzmy, sexy, a więc do szkoły się wydaje mi się, że się nadaje idealnie. No, bo nie jest taka zbyt wyzywająca. Idziesz poprosić o radę ojca, ale ojciec teraz gotuje śniadanko, a więc nie wiem, czy będzie miał czas udzielić tobie rady. Chyba będzie miał. Okej. No i oczywiście masz stanąć w obronie kolegi, już mówiłam kilka razy. A, dlatego masz takie niskie maniery, bo ty cały czas stajesz w obronie kolegi. Nie, to Tamara ma niskie maniery, ale widzę, że ty też masz niskie maniery. No, się wszystko wyjaśniło. Ja wam każę stawać w obronie kolegów, a później macie niskie maniery. Tańcz? Nie tańcz. Nie, 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 nie. Idź nakarmić krowokwiata, który znowu jest głodnym. Jego po prostu ostatnio trzeba karmić dwa razy dziennie, naprawdę. To jest niesamowite. Naprawdę niesamowite. Dobra, Tamara, jak już pobiegłaś, to możesz wracać. Ale gdzie? Żadnego opłakiwania. Jakie nakryj do stołu? Gdzie ty chcesz nakryć do stołu? Idąc tam? Podejdź tu. A ty, Paweł, kończ już tę sałatkę, co? Bo wszyscy głodni są, Paweł. Nie myśl o członku rodziny, skończ tę sałatkę. Gdzie ty idziesz nakryć? Ula! Mówiłam, żebyś nie nakrywała. No. A ty mówiłam, żebyś nie opłakiwał. Podejdź tu. No. 7 poziom wychowawczy? Robiąc sałatkę uzyskałeś? Można i tak. Zawołaj na posiłek wszystkich, kochani. Zawołaj wszystkich. Mam nadzieję, że Paweł zje tę jedną porcję, którą wyjął i nie weźmie drugiej. Nie mogę się na niego przełączyć. Zjedz ją. Siadaj i jedz. Tak? Ty też zjesz? Nie. Ty wszedłeś w etap i nie zjesz. Oczywiście, że tak. Nie no, dlatego to wchodzenie w etap jest troszeczkę irytujące, bo Simy wtedy przestają robić to, co im się nakazało. Usiądziecie przy stole i zjecie jak człowiek. Jak człowieki zjecie. No. Ale dobrze, jest okej. Okay. Dzisiaj, powiedzmy, jest taki odcinek, powiedzmy, gdzie się gra dość mało buguje, a więc jest fajnie. Się ładnie, płynnie gra i może tym obrazkiem zakończymy ten odcinek. Ja myślę, że całe to pójście do szkoły i do pracy to już sobie pogram po odcinku, jak zwykle, no bo to oczywiście jest tylko przyspieszenie czasu, więc ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście ramówkę na październik zawsze znajdziecie w opisie tego odcinka, więc jeśli zachęcam tam spojrzeć, jeżeli wam się coś zapomni. Więc jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!